Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Drodzy widzowie, mamy to. Cała szklarnia znowu jest zielona. Zielono ci? Zielono, zielono. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witamy cię, pani Ohara. Jak tam? Dzisiaj mikołaczki strugam. Strugasz, no i dobrze. Będzie zaraz wbijał, ale zanim Ohara zrobi wykałaczkę, zapraszamy wszystkich nowych widzów do subskrypcji naszego kanału. Brakuje 9 stówek do 30 tysięcy. Mam nadzieję, że to zrobicie, bo ostatnio idzie bardzo szybko. Jeden z widzów powiedział nam, mówcie w każdym odcinku, to pójdzie szybciej. Także trochę jeszcze wam pozawracamy głowę tymi subskrypcjami. Dokładnie. Co tam sprawdzasz, byku? Momencik. Wszystkich naszych widzów serdecznie pozdrawiamy. Wszystkie komentarze czytamy. Słuchajcie, tak. Nieraz jest, jeszcze raz przypomnę, nieraz jest podpięte serduszko, a nie jest nic napisane, nie ma odpowiedzi, ale to znaczy, że komentarz został przeczytany. Tak, i pozdrawiamy jeszcze Kamila Blucha, bo napisał ostatnio do nas. Pozdrawiamy cię serdecznie, mordeczko. Pozdrów wszystkich swoich znajomych. Ja jeszcze raz, Kamil jak? Kamil Bluchm. Kamil Bluchm, pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy cię serdecznie. Załoga z Pinki Holland. Tak jest. Trzymajcie się i zapraszamy na film. Zapraszamy, ale jeszcze zrobię szybki rzut, Ohara. Rzucaj, rzucaj. Mamy czas. O, tutaj idzie nasza holenderska pracownica. Ej, Lonce, hatkut? I zobaczcie, jak jest pięknie tutaj, pięknie jest łóżka tutaj. Jest pięknie, pięknie, że aż... Słuchajcie, wymyśliłem taką ksywkę, jak zamiast Ohara, żeby było tak bardziej ładnie, to Ośka. Ośka, Ośka. Jest pięknie Ośka tutaj. Jest pięknie, jest pięknie. Jest pięknie, jest pięknie. No mi się podoba, jak słoneczko wyjdzie, to jest normalnie naprawdę. Szkoda, że nie ma słońca, nie? No szkoda, szkoda. No ale co zrobić, no. Mamy zimę w końcu, nie? Zima, zima, zima. Zima, zima, a tu śniegu nie ma. Ty, ale jeszcze, no co, myślisz, że jeszcze przymrozy przyjdą? Przymrozek? Na pewno w jakiejś gdzieś tam jeszcze coś przywali, nie? Z jednej strony dobrze by było, nie? Wiadomo, kurwa, z tych robactwa potem wszystkiego jest o wiele więcej, nie? Dobra, początek mamy, lecimy z tym. Tak. No i tak, awaria, mamy suchą matę, mamy teraz nowy system, trzeba wszystkie te wężyki wymienić, gdzie jest sucha mata. Ale jak na razie nie mam narzędzia przy sobie. O, siema Spinki! Siemano! Masz może nożyczki do tego, do ucinania tych plastików? Wymieniasz? Tak. Wymieniłbyś właśnie mi? Wymieniłem. Nie ma problemu. O, elegancko i to się szanuje. Wczoraj wymieniłem w jednej rajce około 100. Około 100. No. Ale z tą rajką był problem, z tego co słyszałem, nawet w zeszłym roku, nie? Był, no. Zobaczcie, teraz zobaczymy. Ja sobie przejdę z tamtej strony, żeby było to lepiej widać. Dobra, zobaczcie. Zobaczcie, o co chodzi. Największy problem jest z tym, że tutaj zapycha się, brudzi i nie puszcza on wody, tyle ile powinien. Dlatego łapiemy tak, podciągamy do góry, obcinaczkami obcinamy. O, jak leci woda. Stara zostaje. Lekko ją dobijam. Nagrywaj tu, Adrian. Dobita jest, zobaczcie jak teraz leci. O. I wkładam nową. Taka końcówka. Nówka funkiel. Tak. Trzeba zrobić to tak, tak i tym sobie pomagamy. I siedzi. Stare. O. Wyciągamy. No elegancko. Wkładamy. I następny tak samo, nie? Widać, fach w ręku normalnie. No ale wczoraj tyle wymieniłeś, to już wiesz, to już ci pójdzie. No wczoraj to mi poszło, chciałbym. No powiem ci, przy tej wymianie jakby teraz wodę odkręcili, to by ładnie trysło, nie? No. Ale na szczęście puszczają systematycznie, więc... Ciężko tutaj jest beton, bo tutaj kończy się szklarnia i została dobudowana, pokaż im. Tak, tu jest betonik właśnie z tej starej szklarni. Tu jest stara, a tu jest nowa. Dlatego zobaczcie. Ciężko mi tutaj się dostać, ale dla chcącego nic trudnego, moi drodzy. O. Mamy to, nie? Elegancko. Dobra, to działamy dalej, nie? Jasne. I tak wygląda stanowisko pracy nasze dzisiejsze. Konewka, patyczki, klipsy do odpływu wody, nożyk, obcęgi, nóż. I jeszcze tutaj mamy końcówki do wężyków, które puszczają wodę. No i lecimy podlewać to. Tam gdzieś na końcu jest Ohara. Cześć. Cześć. Przeszedł właśnie Łukasz. I się pracuje, widzowie, no. Ale już piąteczek. Pierwszy weekend w 2022 roku.
Zapowiada się świetnie. I jest O'Hara. Siema, jak tam? Dużo roboty? Siema. Tu mam dwa akurat, ci powiem. No tak to nie jest. Z drugiej strony nie miałem nic. Dwie maty suche, tak? Tak, no. A pokaż swoje, jakie masz tam zbrojenie. W jednej ręce plant. A w drugiej nie mylić patyczki. Z blantem. I patyczki. I w kieszeni klipsy oczywiście, no nie? I to mi się podoba. Jesteś gotowy jak ochroniarz z Biedronki. No jak? Trzeba być. Nie ma to tamto, człowieku. O, widzisz? Problem. Dobrze, że się zatrzymałem. Akurat. No masz te sokole oko. Pyk. I klips założony. Tak. A widziałeś, jak szybko poszły do góry? Widziałem, no. Tu już są normalnie dwie nogi. Te były dwa dni temu sadzone, nie? Tak. Proszę spojrzeć. Już są dwie nogi. I tu będą dwie, i potem tu będą dwie jeszcze. I drajen! Drajen! A ty jak tam dużo? No idę podlać właśnie, tu mam suchara. A. Podlewam, wężyki już wymieniłem. No i gitara. I zalewam wodą, nie? To targamy do przodu, nie? Jasne, lecimy, bo dzisiaj piąteczek, mówiłem, że pierwszy weekend w 2022 roku. Dokładnie. Także wypadałoby skończyć o 15. No fajnie by było. Ale ciężko będzie, bo jeszcze zobaczcie, tyle mamy do końca, a jest godzina która? Weź zobacz. Zaraz ci powiem. Ale łudzić się można, nie wiesz? Jasne. Zawsze to inaczej robota leci. 10:41. O, to do czwartej. Damy radę. Dobra, strzała. Jo. I ci widzowie, co oglądali właśnie w tamtym roku odcinki, to będą pamiętać, że tutaj z takich małych buteleczek jest wysypana taka posypka i z tego będą robić się małe robaczki, które będą ewentualnie zjadać mszycę, która znajduje się na sadzonce, na plancie. Na razie nie mamy, ale gdzie czasem się pojawia i to właśnie działa na mszyce. Jest to naturalny środek ściągany z Hiszpanii właśnie po to, żeby nie pryskać, bo w tym roku chcemy jak najmniej pryskać, bardzo mało. Mamy jeszcze jedną fajną rzecz na mszyce, którą wam i na inne szkodniki, ale to wam pokażemy w poniedziałkowym odcinku. A na razie tutaj chodził brygadzista w jednym tralu na liściu, zrywa się liścia po prostu z planta, sypie się taką posypkę i z tego robią się takie mikroskopijne robaczki, które będą zjadały mszyce. To taka ciekawostka. Teraz zrobimy sobie rzut na planta, zobaczymy jak one wyglądają. No, to na tyle, jeżeli chodzi o informacje. O'Hara? Doktor nie boli. Polej mi. Poleję, poleję. Bez powietrza? Bez powietrza, nie żałuj. No, to lecimy, o. Suszy, dobra. Idziemy dalej. O, aż ta już zmokła sama. Jak zacząłem polewać. Tak, bo poleciało z tej drugą, teraz na trzecią nogę. I trzecia, mordy. Zobaczcie, kurde, ile wody wchodzi do jednej maty. Nic wam tak nie poleje jak O'Hara. Tak jest, jak co zapraszamy. Z konewki nalewamy. Piana na dwa palce. Tak, piana na dwa palce. Cześć. O nie, bo ten jest dodatkowy. Cyk, cyk. 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 A to, jest. A to jest bonus. A to jest bonus. Tego biorę tak. Ze sobą w razie. Bonus trzeba wziąć. No. Buy na weekend. Jeszcze troszkę i idziemy do domu, mordy. A wy jak tam? Jak zaczynacie? Minął, piszcie. I piszcie, czy też tak jak my macie pierwszy weekend w 2022 roku. Yeah, kurde, to się będzie działo. No i tak, bierzemy tego małego plancika. Zobaczcie, jaki malutki. Takie rzeczy to trzeba wszystko wymienić. Teraz trochę słoneczko nam tu wyszło. Zobaczcie, jak zielono się robi. Oczywiście góra jest jeszcze zasłonięta, dlatego tej zieleni aż tak nie widać. Ale powiem wam, że jak oni to odsłonią w przyszłym tygodniu, zresztą zobaczycie, to ta zieleń będzie biła po oczach. Tymczasem sobie spacerujemy. O, myślałem, że trafię rajkę, gdzie nie będzie sucha. A jednak jedna mata się trafiła. Zawsze w jakiejś rajce się jedna mata trafi. A czasami podczas transportu gdzieś ta mata zahaczy i się zrobi dziurka z dołu. I wtedy też woda ucieka, więc trzeba to wszystko po prostu naprawiać. Tu wam pokażę. Zobaczcie, tu już widać dosłownie, tu gdzieś, o tu jest patyk. Tu już widać, jak idą dwie głowy. Jedna, tu jest druga, czyli już jedna idzie na tą stronę, druga na tamtą.
i z tego będzie jedna szła jeszcze na tą, jedna na tą i z tamtej strony jedna na tą, jedna na tą. Że będą cztery nóżki z jednego planta. Dwie na jedną stronę, dwie na drugą stronę. We'll be right back.